Pan Paweł pyta, jakie jest pańskie zdanie na temat filmu o Smoleńsku stworzonym przez National Geographic? Szczerze mówiąc nie oglądałem jeszcze. A, no to nie będę pana dopiero. Nie, nie oglądałem, ale jak słyszałem wypowiedzi osób, które, które cenię, to wydaje mi się, że ten film trochę oczywiście publicystycznie, ale oddaje istotę rzeczy. Pan Dariusz, dlaczego dla Lewicy są tak ważne związki partnerskie? Bo to jest kwestia przestrzegania przez organy władzy państwowej godności każdego człowieka. Każdego. A ci, którzy się łączą w związki partnerskie, to oni tacy są od urodzenia. A nie uważa pan, że żeby tę sprawę jakoś spróbować, choćby załatwić, należałoby dać krok w tył i stworzyć jakąś inną ustawę, jednak znacznie dającą tym związkom czy, czy partnerom mniejsze prawa? Bo, bo w tym Sejmie i przy tym Trybunale Konstytucyjnym nie da się przeprowadzić żadnej ostrzejszej ustawy. To, to się, Ta ustawa została przygotowana zgodnie z zasadą społeczeństwa obywatelskiego. W ubiegłej kadencji przygotowała. Ten projekt, grupa inicjatywna środowiska LGBT i, i, i później pracowała jeszcze przed tym złożeniem w tej kadencji, i już w środowisku LGBT był konflikt, czy, czy nie pójść jeszcze dalej. Stąd są te dwa projekty ustaw. No, 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 oczywiście, że może się odbyć dyskusja, natomiast ja tutaj się prowadzę debatę ze środowiskiem LGBT i, 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 i to wszystko zależy od tego środowiska. Na razie na dzisiaj taka zgoda, żeby z czegokolwiek ustąpić w tym środowisku nie ma w tym środowisku. Czyli zgody. bez zgody te, tego środowiska SLD nie, pój nie, nie da tego kroku w tym? Tak, bo to jest kwestia godności. No nie, ale jest też kwestia, wie pan, no każde środowisko chciałoby dla siebie jak najwięcej. Jak pan porozmawia ze środowiskiem ale, ale pan, ale nie jest, prawników, ale środowiskiem nie, no lekarzy. Ale to nie i... można porównać. To nie można porównać, dlatego że tu mamy interesy o charakterze powiedziałbym finansowym, a tu mamy kwestie związane z urodzeniem człowieka, który jest taki jaki jest. I dlatego, żeby dochować tej, nie można dochować godności w 90%. 8%. Można tylko w całości po prostu organy władzy państwowej. W związku z tym to środowisko dla mnie w przypadku tej ustawy jest najważniejsze. No dobrze, ale a na przykład jakie są albo jakie mogą być oczekiwania tego środowiska wobec tej sprawy, która tutaj absolutnie jest na ostrzu, no, czyli kwestii adopcji? Nie ma. A jak to środowisko zażąda? Bo uzna, że dla jego godności też no, ale jest to w tej potrzebne. No, nie ma, no przecież ja prowadzę z tym środowiskiem rozmowy od lat i, i też dyskutujemy. Z wieloma osobami, które są już publiczne, i e, e, które nie są publiczne, no przezaniem w sejmie się znalazł to Robert Biedroń, e, e, prawda, e, też dyskutowaliśmy o ten temat i ta dyskusja oczywiście trwa. I na dzisiaj stanowisko tego środowiska jest takie, jak powiedziałem. W ustawach nie są, w tych projektach nie ma e, możliwości adopcji, natomiast jest to wydyskutowane przez bardzo szerokie grono. No, być może to środowisko też będzie dyskutowało inaczej. Natomiast powtarzam jeszcze raz: ze względu, że to dotyczy godności tych ludzi, to ja tutaj jednak, dyskutując z nimi, każda zmiana musi być przez nich zaakceptowana. A jak pan by rozwiązał problem adopcji? Znaczy, ja Jakie jest pańskie zdanie? Ja tej już sprawy? panu mówiłem wiele lat temu. Jeszcze pamiętam na krakowskim przedmieściu. Pan prowadził z jednym z kolegów taki program. Mm. Ja uciec. powiedziałem, że ja nie mam nic przeciwko temu. A wręcz przeciwnie, ja uważam, że, że jeżeli dziecko ma, może być szczęśliwe w rodzinie złożonej z dwóch mężczyzn, z dwóch kobiet, a miało być wcześniej w normalnej rodzinie złożonej z, z męża i żony patologicznej, to dla dobra tego dziecka. Adopcja tego rodzaju powinna być dopuszczona. Nie widzi Pan zagrożeń w wychowywaniu przez ja związek pan, homoseksualny osoby tej samej płci? Nie wiele większych niż zagrożeń w każdej innej sytuacji. Natomiast ja nie widzę tu problemu z tym, że wychowują dwie osoby tej samej płci. Nie uważa pan, że to rodzi zagrożenia? Nie. Jednak szczególne. Nie nie, nie, nie ma żadnych szczególnych zagrożeń z tego typu. Ale pan by to wpisał do prawa, czy to jest tylko pański pogląd, z którym pan. Nie będzie wychodził raz do kwestii powtarzam, prawnej. to jest mój pogląd. Natomiast ja na ten temat dyskutuję również z tymi najbardziej zainteresowanymi środowiskami i dzisiaj takiego postulatu prawnego nie ma. Pani Justyna. Ale dla... chcę powiedzieć, panie redaktorze, jak już pan tego nie pamięta, to był bodajże rok, to był rok. Yy dwutysięczny, Krakowskie przedmieście, z kim pan wtedy jeszcze przeszedł? Z Korym. No właśnie. I wtedy i wtedy wy o to, o to mnie wtedy. Pan był pytali ministrem w kancelarii prezydenta? Nie, to już było po wyborach. Byłem ministrem, ale już się szykowałem do wyborów parlamentarnych. Także proszę to sprawdzić. Ja, mój pogląd w tej sprawie ja, już nie zmienił. Słyszę, że pan wtedy to mówił, ale mógł się ten pogląd zmienić. Nie. Nie zmienił się. Pani Justyna pyta, skoro dla pana posła wysokość diet poselskich i pensja byłego prezydenta są uwłaczające i niegodne i konieczne jest podwyższenie, to co ma pan posła do powiedzenia zwykłym obywatelom zarabiającym 1200 czy 1500 zł miesięcznie? Czy według pana posła kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, które mają politycy, jest mniej uwłaczające niż te 1 Nie, tu jakiś jest tu jakieś jest nieporozumienie te słowo uwłaczające. To być może to odebra... Ja to powiedziałem w kategoriach o relacji państwa z byłymi prezydentami, na pewno nie mówiłem o sobie. Natomiast pani odpowiem, pani odpowiem, że tego rodzaju sformułowania są niezwykle populistyczne. Dlatego, że y, siłą rzeczy w pani interesie, żeby pani miała tą pensję, wynagrodzenie w przyszłości wyższe, wyższą. E, I leży to, żeby nasze państwo było dobrze zarządzane i dobrze kierowane. Żeby było dobrze zarządzane i dobrze kierowane, muszą to robić mądrzy ludzie. A żeby mądrzy ludzie przyszli, to poza takimi ideowcami, gdzie ja każdego miesiąca tracę, w cudzysłowie oczywiście, bo ja to robię z wielkim przekonaniem to, co robię, ale moi aplikanci dzisiaj zarabiają więcej, dziesięciokrotnie więcej ode mnie, żeby była jasność. E, 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 w związku z tym, żeby ludzie, którzy nie tylko mają takie ideowe podejście jak ja, ale ci też, którzy chcą utrzymać swoje rodziny i żyć na właściwym poziomie, a są niezwykle mądrzy i specjalistami, że oni chcieli przyjść, bo to jest w interesie również pani, żeby pani w przyszłości więcej zarabiała, to te wynagrodzenia powinny być na właściwym poziomie. To jeszcze pytanie podobne, pana Tomasza. Czy byłby pan w stanie wyżyć za 1100 zł na miesiąc, mając na utrzymaniu dwoje dzieci i żonę? Nie, nie byłbym w stanie. Ja od razu mówię, nie byłbym w stanie z wielu powodów, chociażby z takiego powodu, że e, e, moja rodzina, no, ojciec mój był adwokatem i, 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 i no, my nie byliśmy nigdy zamożni za bardzo, ale zawsze nas było stać na, na takie życie na, na pewnym poziomie. Natomiast to, to jeszcze raz powtarzam. To jest, to się nazywa, czy, czy, czy to, żeby takich wynagrodzeń nie było, nie powinno być nasze państwo lepiej zarządzane. A żeby było lepiej zarządzane, to ci ludzie, którzy zarządzają, no muszą być właściwie opłacani, żeby chcieli to robić, a nie zajmować się tylko zarabianiem pieniędzy w prywatnym sektorze. I ostatnie pytanie od pana Witolda Wito i chyba od kilku innych osób. Czy będzie pan kandydował na prezydenta w najbliższych wyborach? Nie wiem. Dlatego, że to nie zależy tylko od mojej decyzji, której jeszcze nie ma, ale żeby kandydować na prezydenta, to trzeba mieć jeszcze zaplecze polityczne. A jak wiecie, państwo z tym moim zapleczem politycznym jest różnie, bo ja jestem takim trochę własnym elektronem i, i to trzeba będzie dopiero chyba poprowadzić to zaplecze stworzyć, wykreować. Może nie tyle to stworzyć, ale, ale no, ja nie jestem politykiem partyjnym. Ja mam swoje poglądy, państwo o tym wiecie. I, ale mam nadzieję, że nie tylko moja partia, ale też wiele innych mi poprą w no, dwa ty... prezydenckich. Gdybym startował, bo jeszcze Aha, nie podjąłem decyzji. Ale dwa tygodnie temu mniej więcej siedział tutaj Leszek Miller. No, w końcu za plecze potencjalne dla pana, i powie, mówi: No, widziałbym Kalisza w tej no, roli, kandydata pan, na prezydenta. Także jak to się dużo zmienia? Pytanie, czy pan siebie by widział? Ja, to jest podchwytliwe pytanie. Ja uważam, że mam predyspozycje i polityczne, i merytoryczne i konstytucyjne i tak dalej, natomiast nie podjąłem jeszcze decyzji. A bardziej do prezydentury Polski, czy do prezydentury Warszawy ma pan te kompetencje? Nie, nie, do prezydentury Polski prezydentura Warszawy to jest co bardziej menedżerska praca. Czyli nie, nie chciałbym, by pan za bardzo być prezydentem Warszawy. Ja jeszcze Warszawy. raz powtórzę, nie podjąłem decyzji, natomiast jak pan mówi o predyspozycjach, no to ja odpowiadam, moje predyspozycje w sensie wiedzy, umiejętności są większe do wykonywania pracy konstytucyjnej niż menedżerskiej. To jeszcze jedno pytanie od pana Michała. Co z tą listą Kwaśnickiego do Europarlamentu? Pan wierzy w jej stworzenie? Tak, ona będzie, tylko jak zawsze, na znaczy ja po pierwsze nie tylko wierzę, ale przecież nie jest tajemnicą, że bardzo działa na rzecz, żeby taka lista powstała, dlatego, że żeby w ogóle ja uważam na lewicy, żeby lewica odzyskała władzę w Polsce, nie tylko znaczące, znaczącą pozycję w o parlamencie, tylko również władzę, to lewica powinna być zjednoczona. No nie może być takiego działania, powiedziałbym, wykluczającego na lewicy. Lewica już w ogóle w historii, jak ktoś prześledzi, najgorsze lewicy, użyje takiego słowa, zawsze było sekciarstwo. Czyli to dzielenie. A ja jestem za otwartością lewicy również strukturalną. Ale powiedział pan z taką pewnością, będzie ta lista Kwaśniewskiego. Będzie, moim zdaniem będzie. Będzie? I, i, Kwaśniewski moim zdaniem. Be, I Kwaśniewski też będzie kandydował? Nie. nie. nie Czyli nie, to będzie że... lista, na której on będzie protektorem? Nie, drodzy Państwo, no ja już o tym mówię wielokrotnie, tylko jeszcze raz powtórzę. Kwaśniewski nigdzie nie będzie kandydował. To będzie lista, której on będzie patronem. Ale to będzie lista wbrew SLD i ruchowi Palikota, czy z SLD i ruchem Palikota? To będzie, najlepiej by było, gdyby to lista była e, obywatelska, najbardziej szeroka, ze wszystkimi autorytetami lewicy o Od, I te autorytety rozumiem są nierówno znaczy są roz, rozłożone również partyjnie tak, tak czyli że SLD nie ma listy, bo tak, no Palikota no, nie ma listy, Jeżeli byłyby oddzielne listy SLD i Palikota w tych wyborach no to przecież by się głosy na trzy podzieliły, Krótko co byłoby sensu. jedna wielka lista lewicy z Aleksandrem Kwaśniewskim jako jej twarzą Coś takiego dziękuję bardzo dziękuję bardzo